Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych, etnicznych i języku regionalnym. Ona dotyczyła między innymi Kaszubów. Wiem, że nie jesteście zadowoleni. Dlaczego? Tak, no niefortunnie się złożyło, że prezydent to zawetował. Być może zabrakło rozmowy, jakichś konsultacji, ale ta ustawa miała raczej charakter techniczny, nie jakiś rewolucyjny, i ona powstała na bazie podsumowania 10 lat funkcjonowania właśnie ustawy o mniejszościach oraz języku regionalnym. Ona prostowała niektóre niuanse, niektóre problemy, które pojawiły się w ciągu 10 lat. Co dla was było ważne? Z naszego punktu widzenia akurat ważna była kwestia mediów publicznych, tak? Bo w radach programowych, czyli takich ciałach społecznych, przy stacjach radiowych, przy ośrodku gdańskim telewizji publicznej, nie było osób, które posługują się językiem kaszubskim. Ani jednej osoby. I ta ustawa dokonywała zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i telewizji. I teraz w końcu przynajmniej jedna osoba znająca kaszubski byłaby w tych ciałach programowych i by oceniała audycję w języku kaszubskim. Z tego, co wiem, to akurat nie wzbudziło wątpliwości prezydenta. Z komunikatu kancelarii wynikało, że wątpliwości prezydenta wzbudziła możliwość używania, znaczy ten zapis używania przed organami powiatowymi obok języka polskiego, czyli urzędowego języka mniejszości, a dokładnie to, że w ustawie nie oszacowano skutków finansowych dla budżetu powiatów takich rozwiązań. No, taka jest chyba zasada, że jeśli wprowadza się jakieś rozwiązanie, to trzeba określić skutki finansowe. Chyba posłowie i senatorowie gdzieś o tym zapomnieli, tak to rozumiem. To był projekt poselski ustawy, tak? On powstał właściwie w tym roku i na etapie prac parlamentarnych posłowie wskazywali, że wprowadzenie tej ustawy najprawdopodobniej będzie kosztowało powiat, bo to powiat decyduje się na skorzystanie z tej ustawy, około 10 tysięcy złotych rocznie. Decyzja byłaby w ręku powiatu. Myślę, że tutaj zabrakło rozmowy, bo moglibyśmy wytłumaczyć prawnikom pana prezydenta, że od 10 lat w Polsce szereg gmin wprowadziło u siebie język pomocniczy. No niektóre gminy chcą mieć taką praktykę, że urząd jest przyjazny obywatelom. A właśnie, jak to w praktyce wygląda? To znaczy, że pan po prostu wchodzi do takiego urzędu gminy, nie wiem, w Żukowie, mówi po kaszubsku i każdy po prostu musi pana zrozumieć. Nie, tak? No, przynosi pan pismo po kaszubsku i musi być ktoś, kto je zrozumie. Tu jest ważna praktyka. W praktyce pisma w językach mniejszości, w języku regionalnym się nie zdarzają. Mieszkańcy z tego nie korzystają, nie mają takiej potrzeby. Niektóre urzędy zabiegają o swój dobry wizerunek i chcą być przyjazne obywatelom. Ja nie mam o to do tych urzędów pretensji. I chcą mieć obok języka urzędowego, polskiego, który wszędzie jest wymagany, chcą obsługiwać, dać swoim obywatelom, swoim mieszkańcom możliwość obsłużenia ich w języku regionalnym albo w języku mniejszości. W praktyce to nie wiąże się z kosztami, ponieważ większość pracowników urzędów gmin to są przedstawiciele ludności miejscowej, którzy naturalnie posługują się językiem kaszubskim. To przez 10 lat dotychczas nie budziło żadnych emocji, a raczej właściwie sankcjonowano w ten sposób poprzez język pomocniczy stan faktyczny, który tutaj funkcjonował. Ta ustawa, ta nowelizacja, która została zawetowana, ona praktycznie, i tutaj chyba tych informacji zabrakło przy analizowaniu, dotyczyła tylko czterech powiatów. Czterech powiatów na Pomorzu? Nie, czterech powiatów w Polsce. Dawała możliwość czterem powiatom w Polsce, gdzie jest odpowiednio wielka liczba przedstawicieli mniejszości, wprowadzenie języka pomocniczego, i wcale nie chodziło o Kaszubów, bo wśród tych czterech to były dwa powiaty kaszubskie. Raczej chodziło o powiaty z województwa podlaskiego, powiat hajnowski, język białoruski, i przede wszystkim, to było tutaj clue programu, chodziło o język litewski w powiecie sejneńskim, czyli przy samej granicy z Litwą, gdzie ten powiat jest jeden z najmniejszych w kraju. 21 tysięcy mieszkańców, gdzie żyje mniejszość litewska, ona się tym językiem posługuje. No i szkoda, że ta ustawa została zawetowana. No niefortunnie się stało. Ja tutaj nie dopatruję się jakichś złych intencji. Bo pojawiły się takie komentarze, że to jest zły sygnał jakby traktowania nowego prezydenta, traktowania mniejszości w Polsce. Ja wiem, że mniejszości są przewrażliwione na tle takim godności. Nie ma co się dziwić. Mają trudną historię, ale chyba trzeba wypracować sprawny kanał komunikacji, konsultacji pomiędzy organizacjami mniejszości a
kancelarią prezydenta, no tam doszło do zmian kadrowych, naturalnych, żeby szybciej się porozumiać, żeby takich niejasności unikać. Bo ja dostrzegam, że teraz trudniej będzie, niezręcznie będzie prezydentowi Polski, głowie państwa polskiego, upominać się o prawa na przykład mniejszości polskiej na Litwie, która tam liczy 300 tysięcy członków. Dobrze, ale reprezentuje pan Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. No, tak powiedziałbym, w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim są także politycy, tak? I nie tylko Platformy Obywatelskiej, choć pewnie jest ich wielu, ale są także politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj za chwilę moim gościem będzie Jarosław Celin. Nie wiem, czy jest członkiem Zrzeszenia? Tak, jest Jarosław Celin jest od wielu lat członkiem Zrzeszenia. Kaszubą. Może po prostu trzeba jakoś tak odblokować kanał porozumienia. Z całą pewnością my na bieżąco też ze sobą współpracowaliśmy w przeszłości, współpracujemy, porozumiewamy się, dyskutujemy na różne tematy, nie zawsze się zgadzamy, ale ten kanał po prostu, ja też zaproponuję mniejszościom, żeby spotkać się z przedstawicielami pana prezydenta, żeby takie niejasności, takie sytuacje się nie powtarzały, bo to będzie z korzyścią i dla głowy państwa, i dla mniejszości. Ja dostrzegam raczej też dobrą wolę, bo prezydent w momencie tym napiętej sytuacji z muzułmanami odwiedził polskich Tatarów na Podlasiu i to był dobry gest, dobrze odczytany przez mniejszości. Porozmawiamy jeszcze chwilę o tym, co pojawiło się w kampanii wyborczej, czyli o pomyśle powołania województwa środkowo-pomorskiego. Wtedy pojawiły się takie głosy krytyczne, że to może spowodować jakby na nowo podział Kaszubów pomiędzy dwa województwa. Przedstawiciele PiS-u, pamiętam, w tej kampanii zarzekali się, że tak na pewno nie będzie. Co was niepokoi? My jako społeczność kaszubska przez wiele dekad zabiegaliśmy o to, żeby Kaszubi byli w jednym województwie. Przy wytyczaniu granic województw, tym bardziej województw samorządowych, nie można ignorować podłoża kulturowego, na którym te samorządy, te wspólnoty lokalne, wspólnoty regionalne są oparte. Zrzeszenie powstało w 1956 roku, prawie 60 lat temu. I postulatem, który wówczas się pojawił w 1956 roku, to było zjednoczenie Kaszub w jednym województwie, żeby Bytów był w województwie z Gdańskiem, z Kartuzami, z Kościerzyną. Tak jest naturalne ciążenie. My w 2004 roku, kiedy po raz pierwszy pojawił się obywatelski projekt ustawy o utworzeniu województwa środkowo-pomorskiego, zajęliśmy zdecydowane stanowisko, że jesteśmy na nie. Do dzisiaj zdania nie zmieniliśmy, więc przeciwnie, to stanowisko jest jeszcze bardziej zdecydowane. No tak, ale pytanie, bo tego tak do końca szczerze mówiąc nie wiemy, czy ten rejon Bytowa, powiat bytowski, miałby w skład tego nowego województwa środkowo-pomorskiego wchodzić. A nawet jeśli, to przecież miałoby się odbyć referendum. No referendum jest chyba najlepszym momentem i miejscem, w którym społeczność lokalna miałaby prawo się powiedzieć, chcemy albo nie chcemy. Ja uważnie słuchałem wypowiedzi lidera PiS, który w Koszalinie pod koniec września mówił właśnie o tej kwestii, że należy postawić kwestię utworzenia dwóch nowych województw, ale nie będziemy narzucali swojej woli. Powinny się odbyć szerokie konsultacje, być może referendum. Ja powiem w imieniu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, jeżeli będą konsultacje, jeżeli będzie referendum, to my aktywnie będziemy uczestniczyli w tych działaniach i przekonywali, chociaż już oni są przekonani, tak mi się wydaje, przekonywali mieszkańców zachodniej części Kaszub do tego, że w jednym województwie lepiej być, bo razem da się zrobić więcej. Zobaczymy, jak będzie, czy będzie to referendum, kiedy będzie. Zresztą zapytam o to też Jarosława Celina, choć podejrzewam, że terminy nie są jeszcze znane. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Rozmowa kontra Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.